Hey Janne Haponen. Oczywiście z racji z tego, że uzyskał wspaniałą odległość, będzie brał udział w pierwszej serii niedzielnego, sobotniego konkursu, choć sędziowie dali mu noty 11-11,5 punktu, bo był to klasyczny upadek w strefie, w której trzeba zawodnikowi odjąć punkty za nieustanie skoku. No ale odległość zakwalifikuje Roberta Krańca do czterdziestki.